Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Na GeForce Kinsie się znajdujemy. Dawno nas na GeForce Kinsie nie było, więc zaczynamy sobie oczywiście z batelką. Zobaczymy, czy została wprowadzona jedna rzecz, o której tak mówiłem bardzo, jak wchodziły te właśnie bitwy, wchodziły te nowe designy tych skrzynek. Zobaczymy, ale pierw właśnie wrzućmy jakąś skrzyneczkę do bitewki. Mamy tutaj oczywiście jedne z moich ulubionych skrzynek, jakie oczywiście lubię sobie to bitwy czasem rzucić, bo to, że filmów GeForce Kinsa nie było, nie znaczy, że ja sobie skrzyneczką nie lubię tutaj zakręcić. 1200 zł przywołujemy oczywiście bota, no ale no niestety dalej musimy czekać te 10 sekund na tego bota, więc panie GeForce Kings, proszę to zmienić na jakieś 5 sekund, bo to jest naprawdę, no, dwa razy za długo tutaj musimy czekać. Zobaczmy, 6 skrzyneczek, oczywiście koszt łączny 1200 zł. Pierwsze otwarcia, WPA Asimov, bardzo solidny i konkretny drop, no ale niestety tylko Battle Skirt i różnica naprawdę minimalna między właśnie tą AWP-ą i tym USP-em Kill Confirmed, ale no, no, na szczęście tutaj 87 zł. Mamy również tutaj P250, które kosztuje 259 zł. Ostatnia skrzynia Chase, no niestety tutaj kurczę, no chyba lepiej niż żeby te Galile spadły, niżeli ta AWP-a Hydra dla mojego oczywiście oponenta. Ostatnia skrzynia Lorios i zobaczmy, czy tą bitwę uda nam się zgarnąć po powrocie tutaj na GeForce Kinsa. No i mamy to. Ile nam się udało tutaj zdobyć? Zaraz się przekonamy. Łącznie 1134 zł, więc naprawdę bardzo tutaj fajnie. Oczywiście mój oponent tutaj dostaje skina za free, za to, że dostał przysłowiowy wpierdol. Ale okej, sprzedajemy sobie oczywiście skiny z naszego ekwipunku. Również ci przypomnę oczywiście, znaczy przypomnę, powiem ci o konkursie na skina po prostu, tak? Jak chcesz wygrać, sub z dzwonem oczywiście, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, co sądzisz o powrocie GeForce Kinsa. No i oczywiście dołącz na Discorda, bo masz tam konkurs na Glocka żywiołak wody, dla naszych oczywiście Discordowiczów. No i oczywiście użyj kodu CROXY na GeForce Kinsie. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, klikasz oczywiście tutaj magiczny plusik zielony, doładuj. No i oczywiście jak chcesz sobie kodu użyć, to tutaj wpisujesz kod CROXY przez Wax i masz wtedy 5% więcej do każdej wpłaty. Kodu możesz używać do woli i skrzyneczka na start za free, więc polecam serdecznie oczywiście, bo możesz sobie skrzyneczkę na start za free otworzyć. 5700 zł, tyle oczywiście mamy. No jak możemy zobaczyć, to tutaj tak naprawdę większość tych skrzynek już ma nowy design, więc otworzymy skrzynkę oczywiście tutaj, która interesuje mnie chyba najbardziej, za 2800 zł. Skrzynia Excalibur, więc jedną taką skrzynkę. Ale to jest szybki tryb, ale mamy Hot Roda, patrz, 3500 zł, fantastycznie tutaj wracamy na GeForce Kinsa, weźmiemy sobie tryb normalny i otworzymy jeszcze raz tę skrzynię i zobaczymy, czy drugie otwarcie również przyniesie nam coś ciekawego. No niestety jest to Deagle Sunset Storm, chociaż on z tysiaka kosztuje, no tysiaka kosztuje, no ale no niestety 1700 na minus, więc podejście trzecie, do 3 razy sztuka. I czy to będzie aha, myślę, że to motylek pierwotny, nie wiem, naprawdę nie wiem, gdzie ja tu motylka widziałem, no ale jest Falchion, no to ostatnie otwarcie, bo na więcej nie mamy i zobaczmy, czy będzie tutaj, no ten hole tutaj był blisko. No ale nie, niestety tylko Falchion, 1000 zł. No troszkę mnie tu odkleiło, nie będę mówił, że nie. Idziemy na bitwy i tworzymy sobie oczywiście takową bitwę na skrzyneczki, no właśnie, nie chcę tutaj za dużo też przesadzić, bo nie mam dużego budżetu, ale skrzynki Ginolda sobie wrzucimy 5 sztuk, do tego wrzucimy skrzynkę Bandury, 40 zł kosztuje jedna, no to sobie no 10 takich skrzynek może wrzucimy. Koszt całkowity takiej bitwy 900 zł, więc mam nadzieję oczywiście, że ta bitwa okaże się tutaj dla nas oczywiście wygrana. A jak chcesz, żebym przetestował sobie skrzynki Bandury w jakimś tam przyszłym odcinku, bo Ginolda już tam jedną testowałem, Ginold ma jeszcze drugą, więc jak chcesz, to oczywiście napisz w komentarzu, czy chcesz taki oczywiście test, a może porównanie skrzynek Ginolda. Zobaczymy oczywiście komentarze do waszej dyspozycji, tak? Zobaczmy, 15 skrzynek przed nami, tak z pierwszej, no takie otwarcie, no dosyć przeciętne, dosyć średnie bym powiedział. Cyrexik w drugim, 69 zł. Zacznijmy otwarcie kolejne. No tam dziewiątka jakby spadła. No to naprawdę bardzo sympatyczny drop to by był. No a zobaczmy, jeszcze dwie skrzynki Ginolda przed nami. Znowu tutaj Cyrex spada. No mój oponent tutaj, no ewidentnie coś mu nie idzie poza tą AWP-ą. Kolejne otwarcie, jest kałaszek dla nas. Ilon? 10 zł. Ojojoj.
No dobra, no lecę teraz szynki bandury. No ta skrzynia kosztuje 4 dychy, więc też nie spodziewam się czegoś mega drogiego, tak? Ale zobaczmy, mamy tutaj digla, który kosztuje 5. Myślę, że to jest ten digl droższy. On się chyba pilot nazywa, czy coś takiego. Mamy M-kę The Emperor, 50 zł. Na lawopad Duality również tutaj mniej więcej te 5 dyszek kosztuje. Tutaj po MC 12 zł. Otwarcie kolejne, już 10. skrzynka. I mamy, no właśnie, tą AWP-kę teraz tutaj dostajemy, 50 zł, nasz ponad Auga. No tutaj znowu będzie mniej więcej po 5 dyszek, no ale ta emeczka moja ciut droższa o 4 zł. No zobaczmy, no teraz tutaj przewaga na koncie mojego oponenta, ale overall totalnie nie mam pojęcia, jak to w tym momencie wygrywa. Panie GeForce Kings, ja proszę o jedną ważną rzecz na tych bitwach. Proszę, dajcie jakieś aktualne podsumowanie. No tutaj na przykład, zobaczcie, ile tu miejsca jest. Dajcie jakieś podsumowanie, ile kto aktualnie ma w ekwipunku swoim. Bęgi. O, tak jak teraz. Aha, no ale może niekoniecznie tak, że ja to będę przegrywał, tak? A zobaczmy, mamy skrzynkę oczywiście gwarantowaną, z gwarantowanym dropem, nawet jak przegrywamy. No i mamy złotóweczkę, więc no ewidentnie to nie miało się tak potoczyć. Ale zobaczmy, przejdziemy oczywiście do naszego ekwipunku, sprzedamy to, no i zostało nam tak naprawdę 280 zł na tak naprawdę no jeden ostatni strzał, który albo nas uratuje, albo nas całkowicie pogrąży, a będzie to skrzynia, no właśnie, czy ja bym tutaj zaryzykował skrzynkę jakąś procentową, czy może coś 10% Luxury Star, stać nas na tą skrzynkę, ale ja się obawiam, że jak ja tą skrzynkę wrzucę na 3 osoby, to akurat tego najlepszego itema na 10% trafi jakiś bot. No ale dobra, no to nie ryzykuję. Ten szampan oczywiście nie pije. Wrzucamy dwa boty. Jedna skrzynia 10% Luxury. Kosztuje ona 276 zł. Jest to tak zwany all-in, chociaż nie jest to duży all-in, bo 76 zł, no to tak średnio bym powiedział. Były większe all-iny z mojej strony. Ale zobaczmy, jedna skrzynia. No i niestety, no nikt tutaj nic nie trafi. Więc dziękuję serdecznie za oglądanie.